No nie! Kod do wody? Serio? Tyle przegrać. O, siema. Możesz podać mi rękę? Moi bracia zawsze wyciągali rękę do białego człowieka. Ale biały człowiek za każdym razem nas zdradzał. A różowy? Nigdy takiego nie spotkaliśmy. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. A nie wam złych darów? Złych darów? Papierosów, alkoholu, piosenek disco polo? Moi bracia wcześniej nie znali tych okropieństw. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. Przyznam, że piosenki disco polo to jest okropieństwo. Nie tylko, ja tak uważam najwidoczniej. Twórcy tej gry również. Albo twórcy tłumaczenia. Bo disco polo jest tylko w Polsce. No cóż. Okej, okay, co to jest? Nie mogę tego... O! To są dendroglify. Nacięcia na drzewach wskazujące grupu kochanej osoby. Niektórzy aborygeni mumifikują swoich zmarłych, a potem chowają w takich miejscach. Dendroglify, prawie jak hieroglify, więc dendroglify, tak, dendroglify, chyba tak, prawie jak dendroglify. No co to jest? Wygląda jak, nie wiem, jak mrówki. Kupa mrów. Kupa mrów. A może to po prostu sama kupa? Coś tu więcej mogę kupić? To są dendroglify. Dendroglify, dobrze mówiłem. Kora jest naszym płótnem. Malujemy na niej i wykorzystujemy do wielu pożytecznych rzeczy. To właśnie. To eukaliptus. Jego liście to ulubiony przysmak misiów koala. Miśków, powiadasz? Przecież to mogę kupić? To znak, z jakiego drzewa została zrobiona moja łódź. Bierzemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie niszczymy całego drzewa, żeby zrobić małą łódź. No. Mądrze, przyznam. Mądrze. Tylko co ja mam co zrobić? Jeszcze raz tutaj? Nie, kupa mrów cały czas. Wyglądasz mi na sprawną panterę. Możesz mi przynieść parę jadalnych pędraków? Za to, że mnie uratowałeś, jestem ci winien znacznie więcej. Chyba nie tylko ja pomyślałem o tym, co on sobie pomyślał. Jest jednostek. Dziobak. Rozumiem, z dziobakiem. Jestem dziobakiem. Wydaje ci, że wyglądam wyjątkowo śmiesznie? Nie. Mi się nie wydaje. Ja wiem o tym. Aha. Lel? Witam. Chcesz dowiedzieć się o buszu? Zadzwoń. Potem nadstaw uszu. Skąd mogę wziąć jadalne robaczki? Szukaj w krzewach wiczety. Weź patyk i wbij go w korzenie. Jeżeli będzie łatwo wchodził, to znaczy, że znajdziesz tam pędraki. Dzięki. Wbij w patyk, jeżeli będzie łatwo wchodzić. Nie, ja nie przerywam potem pół godziny, dobra, jolo. Oddałbym lewą łapę za parę liści eukaliptusa. No to bierzemy, kurde. Kręci. No może to nie jest eukaliptus. Dobra, to teraz mi dawaj swoją lewą łapę. Moje modlitwy zostały wysłuchane. To jest ten sam głos co tego psa. Lel. Bierzemy patyk. O kurde, to się nazywa skill. Może nie.
Bo to jest ewidentnie samica. Nieważne. Jeszcze to twarz po prostu. Pycha. Bear Grylls... Tak, zwycięstwo. Nice. Bear Grylls brałby. Jestem torbaczem, to znaczy, że noszę moje maleństwa w torbie, ale nie w zwykłej torbie, tylko w mojej torbie. Chcesz zobaczyć? Mały, pokaż się. No z dzieckiem jest, no to nie. Prawda, że śliczny? No, nie. Mamo, zawstydzasz mnie. No chłopak będzie miał kompleksy teraz. Ej, co ty ćwiczysz? Koncentruję się. Na czym? Na tym wielkim kopcu termitów. Co ty ćwiczysz, gościu? Koncentracja to nie jest ćwiczenie. Co, znowu ci przydzwonić? Koncentruję się. Na ślinka leci, co? Koncentruję się na tym wielkim kopcu termitów. Ślinka leci. Jestem Agamą, kołnierzastą. Śpieszę się, nie jestem groźny, nie mogę gadać. Lecę. Sru! Kupa mrów. Aha, ja już chyba tam mogę iść? Tak, mogę. Więc chodźmy. Gdzie dojdziemy? Musieli tak długo to robić, żeby po prostu... No, żeby muzyka była. Ale beka, dobra, dajmy te pędraki. Cokolwiek to jest, ale Bear Grylls by jadł. Pewnie mają dużo białka, pewnie. Jezu! A, dziękuję! Wiedziałem, że je przyniesiesz. Ojej, ale to było ochudno. Nasz totem to święte zwierzęta, na które nie możemy polować w tych lasach. Dostaliśmy je od naszych przodków podczas snów. Snów? Snów! Znajdź taki instrument, a zagram dla ciebie. Opowiem ci o naszych snach. Ten instrument nazywa się digeridu. Robimy go z wydrążonych drzew. Ale to się didgeridu czyta. I żeby nie było, że się przemądrzam... Nie, to w każdych krajach coś czyta didgeridu. Gadajmy z tą panią. Proszę, to mięso z kangura. Dzieci nie mogą jeść kangurzego mięsa, bo potem mają złe sny. Tak? Dlaczego? To pretekst, żeby zostało więcej dla dorosłych. Zmieniłeś zdanie? Ale... Zgadnij, która pantera nie spędzi nocy w pokoju gościnnym aborygeńskiej rodziny. nie wiem jaka. Czarna pewnie. Nasz totem to święte zwierzęta, na które nie... Snów? Snów! Dobra, więc musimy załatwić sobie didgeridu. Nie, dzisiaj przechodzimy grę, kurde. Co ja się będę kijał dzielić z tym? Dzing! Witam w buszu, kocie miły. Chcesz coś wiedzieć? Ty dzwoniłeś? Tak. Możesz mi powiedzieć, co to jest fligerys? To znaczy kalamazu? Bizeryfu? Gugu bugu? Chodzi ci o digeridu. To instrument muzyczny aborygenów wykonany z wielkiej, wydrążonej gałęzi. Daje dźwięk... Takie jak moja. Aha! Papa! To jest moja duża gałąź. To jeszcze nie digeridu. Trzeba to wydrążyć. Nie no, nie mogę wybrać. Ślinka leci, co? Nie bardzo. Umiesz rzeźbić w drzewie? Zostawiam to małym chłopakom. Szkoda,
Uwaga, gotowi? Lisz! Lisz! Nie, żywe zwierzę! Boże. To jest takie okrutne. Dobra, zostawiamy to teraz małym chłopakom. Ja nie mogę! Rybki, nie zawiedźcie mnie! Dzięki! O ja pierdzielę! Pozwólcie, że nie będę tego komentował. Chyba sami wszyscy widzieliście, co się stało. Co ja nagrywam? Nie dość, że smutno się, to zaraz po prostu 100% zboczoności. Okej, będę zagrał na moim digeridu. Digeridu. Aaa, teraz przyłóż do niego usta i dmuchnij. A ja opowiem ci o naszych snach. That's what she said. Znowu piosenka? Chyba piosenka. Ojej. Dobra, piosenka. Tu się zamykam. Ale ja nie czytam ksiąg, żywemu słowu wierzę. Młody był ten świat i piękny jak wschód słońca. Gdy przodkowie moi szli tą ziemią kochającą. Śni się piękny, śnie nam śni o czasach naszych przodków. Śni się piękny. Każdy zwyczaj głębszy sens. Jasne nucą koły samki, z wiatrem niesie się ich pieśń. Tyle setek lat ta ziemia nas karmiła, ale biali osadnicy uznali, że jest niczyja. Śni się piękny, śnie nam śni o czasach naszych przodków. Yeah.
Nice. Kiedyś mogliśmy zmieniać się w zwierzęta totemy, jeśli tylko chcieliśmy lub potrzebowaliśmy. Naprawdę? A więc gdyby ktoś z was chciał zamienić się w, powiedzmy, krokodyla, to byłoby to możliwe? W dawnych czasach? Oczywiście. Dziś dokonałby tego tylko taki człowiek, którego duch jest bardzo silnie związany ze snami. A czy Kumoken byłby do tego zdolny? Może kiedyś, kiedy znał tylko nasz lud, nasz kraj i nasz język. Teraz chce mieszkać w wielkim mieście. Jest za granicą na obozie Chili i popija łałę. Nie wiem, nie przeszedł jeszcze tradycyjnej inicjacji na mężczyznę, a bez tego nie może korzystać ze spuścizny przodków. Co to znaczy tradycyjna inicjacja? Mamy swoje zwyczaje, mamy swoje tradycje. Nie chciałem być wścibski. Przepraszam, nie rozumiesz, co się stało z naszym ludem. Ten kraj był nasz. Na długo przed kolonizacją Australii żyliśmy tu my, aborygeni, jak nas nazywacie. To było nasze królestwo. Kiedy przybyli biali, w Australii żyło 500 000 aborygenów. Połowę wymordowano. Dziś stanowimy tylko 1% populacji Australii. My? Zawsze przyjmowaliśmy obcych z otwartymi ramionami. Pierwsi ludzie, którzy tu przybyli, nie byli osadnikami. Byli więźniami. Więźniami? Nasi bracia przyjęli białych więźniów. W zamian biali próbowali wyniszczyć naszą rasę. Tak jak to zrobili z Tasmańczykami. Tasmańczyków już nie ma. To dlatego nie podoba wam się to, że Kumoken jeździ po świecie. Dopełnia dzieła białych. Musimy pielęgnować naszą historię. Jeszcze nie tak dawno biali zabierali nam dzieci. Zmuszali nas do życia w rezerwatach. Zakuwali w kajdany. Bili za to, że mówiliśmy w naszym języku i praktykowaliśmy naszą religię. Zarażali nas swoimi chorobami. Łamali naszego ducha. Przepraszam. Za co? Ty nie jesteś niczemu winien. Chyba nie chorujesz na nic dziwnego. Jeśli bycie różowym i kawalerem to choroba, to niech nikt mnie nie leczy. O w mordę. Krokodyl! Kumoken! Poznaję jego oczy. Przybył tutaj z obozu Chiliwao. Tylko oczy, dusza, tak? Kumokena. Coś złego dzieje się w obozie. Tam, skąd przybył Kumoken, jest bardzo niebezpiecznie. Mówi, że jesteś tam potrzebny. Powiedz mu, że już lecę. Wezwę mój samolot. Spoko, jestem Tainos Agentos. Twój syn jest w dobrych rękach. Wiem, różowa pantero. No dobra, coś tu się działo, coś tu się złego działo. Nie dość, że człowieka, który z jakiegoś powodu mówił, że my. O ja pierdzie. Jezus Maria. Wyobraźcie sobie, co to jest dla małego dziecka, który coś takiego widzi. No zawał na miejscu. Cześć. Ja sobie teraz jestem taki zaniepokojony. Chyba będę spadać. O, nie. Nie! Nie, błagam, tylko nic nie. Błagam, nic nie rób ze sobą. Nie rób nic. Spróbuj mnie złapać. Nic nie rób. Nie. No jeżeli ty nic ze sobą nie rób, okej? Przepraszam, okay? Że byłem niegrzeczny. Chodźmy popływać. Chodźmy popływać. Nie, nie rób tego. Nie rób tego. Nie. Kurczę, tak to jest, jak się idzie pływać tuż po jedzeniu. Na serio, nawet ja teraz się boję. To na pewno przyda się później. Niby i gra dla dzieci, ale ja na serio teraz się boję też. I myk! Miałeś czekać?
czekać na właściwy moment. Dłużej nie mogę udawać, że jest w porządku. Wszystko się sypie. Nikt się stąd nie ruszy, póki nie zrealizuję moich planów. Ostrzegam, wszystko powiem Różowej Panterze. Załatwią cię jak małpę. Dobra, gdzie są prawdziwe dzieci, ty niegodziwy psie? Nie wiem, o czym mówisz. Różowa Pantera! Właśnie, szefuniu. Tym razem wsadziłeś nos w nie to, co trzeba. Musiałem. Szantażował mnie. Groził, że zrobi z dzieci pies burgery. Przysięgam. Porywałeś dzieci i planowałeś zrobić z Chiliwała dochodową restaurację Mac Pies Burger? Jak bardzo niskie są twoje pobudki. Tak bardzo. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. Naprawdę? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. Znajdę go, nawet jeśli będę musiał przewrócić obóz do góry nogami. Jeżeli ten odcinek będzie godzinny, znaczy już praktycznie wychodzi 50-minutowy, ale go po prostu podzielę na party. Więc po prostu będę miał przynajmniej zapas. Jakby. O. Mam ten łąk cały czas? Nope. Sekretna skrytka. Dobra. Dobra, w ogóle co plan mogę tutaj schować? No. Mogę. No, nie zamykaj tego! Bierz to. Teraz wszystko im udowodnimy. A ja w każdym razie znalazł ten łom, który gdzieś tu powinien być. Nie no, ja pierdzielę. To jest na przykład przerażające. To jest przerażające. Kurde, jakbym w jakiś horror grał. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz, Percy. To będzie kolejny dowód. Persik. Ale po co tym razem, jak już wyważyłem te drzwi? To znowu ty? Czego chcesz? Nie masz wystarczających dowodów, żeby mnie oskarżyć. Musiałem przeoczyć jakiś dowód. No rzeczywiście, musimy mieć wszystkie dowody naraz. Nie mogę wziąć tych twarzy, co nie? Nie, to było już chyba za wiele, a już w szczególności dla mnie. O! Młotek. Aha, już wiem, co będziemy robić. No więc teraz ten młotek bierzemy. Idziemy do piwnicy. I wszystko. I robimy tutaj jedną wielką zwałkę. Łem by było łatwiej. Ja pierdzielę. Już, take it easy, bro. To nie był Cezary Pazura. Ja cię kręcę, jest gorzej niż myślałem. Muszę to zachować jako dowód. Ja pierdzielę. Wszystko jasne. Jezus Maria, ale mi ciary przeszły po plecach. Ja pierdzielę. Ale tak, to nie był Cezary Pazura, bo ten dźwięk chyba jeden został niezdabinkowany przez Cezarego Pazurę. Po prostu został ten sam, który był. W angielskiej oryginalnej wersji. Ale mi ciary przeszły po całym ciele. Ja pierdzielę. Pójdziesz za to siedzieć. Ach tak. Niczego mi nie udowodnisz. No. Naprawdę? Znalazłem artykuł o tobie w kwartalniku Prywatny Odrzutowiec.
Nie wspomnę już o przedwczesnym wciągnięciu flagi Magpiesburger. I o tym, że odkryłem, że dzieci wcale nie są prawdziwymi dziećmi. Zdalnie sterowane roboty, bardzo sprytne. Są androidy. Do tego jeszcze plany przerobienia Chili Wawa na bardzo lukratywną restaurację Magpiesburger. Oraz ta karteczka z zapisaną hieroglifami informacją, że prawdziwa Chion świetnie się bawi, gdziekolwiek jest. A także spreparowana przez ciebie pocztówka dla rodziny Nigella. Pełno tu błędów, a Nigel potrafi świetnie pisać. Mój plan udał się wspaniale. Zaprogramowałem roboty, żeby nienawidziły obozu Chili Wawa. Teraz BCB zamknie obóz, a ja będę mógł otworzyć restaurację, jak tylko podpiszą dokumenty. Chcesz piesburgera z frytkami? Nie będzie żadnych frytek i żadnych piesburgerów. Odnajdę prawdziwe dzieci, a ty pójdziesz siedzieć. Będę czekać z zapartym tchem. Oby. Brać go. Nie. Jaki plot twist. No co? Uciekamy. Czemu szefunia za mną biegnie? Hello? Tam jest. Łapać go. Szefuniu, ty chyba przed chwilą błagałeś o litość, że ty nie jesteś niczemu winien. Dlaczego próbujesz mnie złapać? Muszę się gdzieś schować. No to myk! Chowamy się. Lel? Tego tu nie było. Ale tego tu wcześniej nie było, hello? A stąd chyba gdzieś kabel zniknął, co nie? Gdzie jest ten kabel? Gdzie jest ten kabel? Matko boska, gros. Aha, muszę zapalić światło, dobra! To ma sens. Jako żyrandol sprawdza się świetnie. Nie, nie możemy wziąć tego kabla. Ale możemy wziąć to! O nie, zdechła bateria. No to na kabel teraz trzeba. Dlaczego to jest taki krótki kabel? No tu się nawet nie da wyjść. To nie ma sensu. No to przedłużacz. No to teraz się zabawimy. O tak. Chyba ktoś się tutaj bawi w chowanego. Wychodźcie. Dobra, tu jest. Wychodźcie, gdziekolwiek jesteście. Nikt się nie chowa za kominem. Wszyscy są pochowani gdzie indziej. Wpadnij innym razem. No i dobra, revenge za wszystko teraz. Elle duelike ami. Czuję nohal pod schodami. Za wszystkie grzechy. Teraz gdzie jest Pershing? Nie, gdzieś go tu widzieć. Ale jakoś tak. Tu jest ktoś. Marko? Polo. O! Ojeny, to już by było złe, gdyby się poszło. Gdzie jest Pershing? No oczywiście, że tutaj, no patrzcie. Aha. Chyba w takiej kolejności możemy zrobić, w żadnej innej. Tak sądzę chyba. No? No? Takich kozak? Takiś kozak?
Teraz muszę jeszcze znaleźć dzieci. Easy. Nice. Przeszliśmy grę. Zabawek, światła, słońca mogli trzymać nas bez końca. Trzymają. I krzyczymy z całych sił. Musimy się już żegnać. W szczególności dziewczynki. Co? Zadzwońcie! Piszcie do mnie! Teraz znikam! Pa! Tęskniliśmy za tobą. Uratowałeś nas. To najfajniejsze kolonie na świecie. Co się dzieje? To coś strasznego. Dlaczego to jest woda? Dlaczego to jest woda? Nice! Udało nam się, godzinę co zajęło, ale udało się! Nice! Słyszałem o twoich sukcesach, Pantero. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście, zostaniesz udekorowany. No, ja myślę. Udekorowany? Wieść się rozniosła i teraz wszyscy chcą skorzystać z twoich usług. Rozumiem, więc przydzielił mi już pan kolejne zadanie. Bardzo niebezpieczne. Jak grzyby inaczej. Wiąże się z walką wręcz, szpiegostwem i przyrządzaniem filetów rybnych w środy. Filetów rybnych w środy? Tak, będziesz w przebraniu kucharki. Zamówiłem już dla ciebie siatkę na włosy. Bardzo nowoczesną siatkę. Służy też jako antena. Tępa pantera. Zadanie to... Boże, te balony. Zadanie! No i tyle. Oczywiście gra mi się bardzo podobała, jest moją ulubioną grą. Uwielbiam ją. Gdy spotykasz mnie, a więc tak, to już by było na tyle. To jest odcinek dwupartowy. Mieliście dwa party tego odcinka. No i co? Ja mam pozostawiam z napisami końcowymi. Zobaczymy się następnym razem. Hokus pokus złożyła pantera. Na razie i cześć! Pa, pa! Lecz to wszystko naprawdę dzieli nas. O, hej ty! To nie lecz nie tak gapić się. Porozmawiam z tobą, jeśli chcesz. Mój dom daleko, stąd to dla mnie obcy ląd. Spytaj, jak raju życie plecie się. Tak bardzo wiele nas nie we
się, że...